Hej, ok, witajcie. Jesteśmy w Gorcach. Wielka Góra tak zwana. Mgły poranne. Listopad, a jest słoneczko, super pogoda. Pierwszy chociaż chłodno. Pobiec za nami. Zatrzymaliśmy się przy kapliczce, żeby spojrzeć na mapę i to nieco wam rozjaśnić. Traska jedzie, startujemy z Wachsmunda. Tutaj. I tak. Lecimy sobie, tutaj nie ma tych tras, ale lecimy sobie tędy jest przez Wielką Górę. Droga. Widzisz tutaj ta. Tu lecimy sobie przez jesteśmy Wielką Górę. Miejscu. Potem dostaniemy się do czarnego szlaku z Ostrowska. Czarnym szlakiem z Ostrowska pojedziemy na Bukowinę Wachsmundzką. Tu się już łączą wszystkie szlaki ze sobą. Na Turbacz, czyli pierwszy podjazd. I później z Turbacza tym głównym beskidzkim czerwonym szlakiem polecimy przez Kiczorę, przez Przełęcz Knurowską, aż na Lubań. I z Lubania sobie zrobimy zjazd niebieskim szlakiem podobno na górę w Dżar. Szykorze. No zjazd jest fajny. Ja tam podchodziłem na nogach, taki dosyć stromy, fajny. No. Trochę singlowy, potem taka droga, ale fajny. No i tak by się prezentowała trasa na dzisiaj. Jest jedna mała zmiana. Otóż Dakor jedzie na rowerze elektrycznym. No, nie było wyboru. Nie czego było... się niezwykle Daj. Obawiam. Co tu się stało? Podaj mi ten, Szymek, nie mamy czasu, sy jaja robię. Turbaczu. Dakor właśnie załatwił sobie dodatkowy sprzęt w tej wypożyczalni. Dawid, tutaj! No, będzie tu zjeżdżał, już dojechał sobie na Turbacz. No i co, droga podjazdowa ta z Wachsmunda, bardzo taka prosta, łatwa, fajna, wyrównana. Niby z wózkowa dawno do drzewa, ale taka wyrównana. O, jest i Dakor na swojej maszynie. Przejeźdź tylko tam, żeby pokazać rozmiar tego czegoś. I pedały za 10 zł tym razem. Za 10, nie za 3, kurwa. No. Mówiłem mu to. No i tak, i droga, tak jak mówiłem, dojazdowa. Bardzo prosta, każdy podjedzie równa, właściwie bez kamieni. Zajebiście, tu podrowa troszkę tylko gliny, jakby padało, to by było może źle. Ale tak to bardzo mega, prosto. Mega jest... Równy taki podjazd. Techniczny podjazd jest sama końcówka tej skarpy. No tak, ale można tędy przejechać i tu nie no ma żadnego problemu. Tak. Także bardzo fajnie. Thank you.
Możesz, Dakorze, w skrócie powiedzieć, jak to się stało, że wyjechałeś na innym rowerze, a teraz jesteś na innym rowerze? Dakorze uznali, że nie docenili mnie. Czyli zły rower ci dano. Wypożyczę, oczywiście. Tutaj mamy. Zaraz będzie baterie. Za będzie ciemno. Oczywiście X-Tek. A ja bym chciał zjeżdżać jeszcze przy świetle. Znaczy ja mam czołówkę. I to jest na motorze Yamahy. Jesteśmy na wieży na Lubaniu. No widoki są przepiękne. Wspaniałe są. Nie wiem, czy tutaj będzie to dobrze widać, ale no ze szczytu też są wspaniałe, coś takiego. No i co, jeśli chodzi o trasę z Turbacza na Lubań, to właściwie początek, jeden taki stromy fragment, potem cały czas góra, dół, góra, dół. Parę takich może fragmentów bardziej mega stromych. Mega zajebista trasa. No, ale końcówka, to wypych na Lubań, ale to nie wierzę, żeby to wyjechać. Tylko dlatego, że nie jechaliśmy tą żółtą, bo ona jest pewnie naokoło jakaś. Nie ma, żółta tu też idzie tak samo, to się wszystko połączyło. Wypych, no i taki tu dość ciężki. Końcówka była połączona z żółtą? Także tak to wygląda. No i teraz zjazd będzie. Tam baza namiotowa. Tu się już wszystkie szlaki połączyły ze sobą. Żółty to po prostu szedł z Kluszkowiec. No i Taterki, jezioro Czosztyńskie, słońce zachodzi, Gorce, Ochotnica, bardzo długa wieś tam w dolinie. Dakor teraz będzie zjeżdżał, także uważajcie, jest jeszcze jasno. No, mam nadzieję, że się uda zjechać za jasności.
No już skończyliśmy, jesteśmy na przełęczy Snoska przy Bacuwerce. Widoki na Lubaniu, rewelacja. Takie pierwszy raz coś takiego widziałem. Nie wiedziałem, że w Gorcach może być tak ładnie i rzeczywiście teraz Ci mogę potwierdzić, że jest tam dużo, dużo ładniej niż na Turbaczu. No, bo tak ładnie. Naprawdę z Turbacza nic nie widać. Nie, nie widać nic, a tutaj naprawdę super. A tu widać totalnie wszystko. Tamtą stronę całą, tą, no. Tatry. A zjazd? Spoko. Trochę singla, a potem już taka droga do ściągania jakby drzewa, tylko chyba nie ciągną tam drzewa, tam jest chyba park narodowy czy coś. Bo ogólnie fajna, do zjechania, trochę liści, ale w sumie bez żadnych problemów. Trochę drzew było powalonych, gdzie indziej, nie? Kilka, no. Ale niewiele. Tak. No i spoko, i tyle, a sama a przełęcz... I mi się wydaje, że od Turbacza jeszcze lepiej się jedzie, kurde, niż... Są miejscami takie... Organy, które nie grają. Góra w dżar. Bacóweczka. No i Tatry, i zachodzące słońce. I grubas od Dawida, których koło się tak zapykło, że nie idzie go ściągnąć. No, trzeba coś z tym będzie zrobić. Dobra. Koniec.